Cześć kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia, a dzisiaj przychodzę do was z haulem zakupowym z lutego i mam tutaj wielką siatę, której nie umiem unieść. Pozbierałam rzeczy, które kupiłam w lutym i pokażę wam je. Dzisiaj w ogóle wróciłam z rzęsek i urwi, także możecie pisać co sądzicie, nie mam na sobie makijażu. Okej, w ogóle 6 marca mam urodziny, także będą tutaj te rzeczy urodzinowe. Niestety nie mogę ich zrobić tak hucznych jak 18, no bo wszyscy wiedzą czemu. Nawet nie mogę zrobić tego w restauracji. Także będą skromne urodzinki w domu, będą dwie ciocie i tyle. I Michał i rodzice. Sukienka na moją 18, boże jak sobie cały czas 18 lat, nie dokończę już 19 lat. Sukienka na moją 19 idzie z Shein, nie wiem czy dojdzie, zobaczymy. Dobra, to kochani, co, nie przedłużam, zaczynamy. W ogóle tak, ściuchów jest jedna tylko rzecz, a dalej to są kosmetyki, akcesoria, rzeczy do toaletki i rzeczy na urodziny. Dobra, zacznijmy od rzeczy z AliExpress, których były dwie, o jest, i ja ich jeszcze w ogóle nie testowałam. Pierwsze są to takie, wiecie, maseczki na twarz, do ust. Wyglądają w środku w ten sposób, tylko chyba coś tu się rozlało w ogóle, bo to było takie lepkie. Nie, okej, teraz jest okej. Wyglądają w ten sposób, takie usteczka. Nie będę tego otwierała, bo chciałabym nagrać z tego TikToka, jak to otwieram. Ale ogólnie są tej maseczki do ust. Okej, ja to kupiłam, nie pamiętam za ile, nie wiem, z 10 zł, z 5 zł, coś takiego. Nie, to było droższe, to było chyba coś podyszką, jak na AliExpress to... bardzo dużo. Kolejną rzeczą z Ali jest żel do brwi. I jaki to jest żel? Otworzymy go sobie, zobaczymy o co tu chodzi. Bo ja chyba to zamawiałam, jak były takie promocje na Ali, dopiero teraz po prostu przyszła, więc stwierdziłam, że to wrzucę w haul w lutym. Ja w ogóle mało rzeczy kupuję. Nie wiem, ja wydaję pieniądze, a mało rzeczy kupuję. Nie wiem o co chodzi, naprawdę. Większość wydaje chyba na jedzenie w maku. Dobra, otwieramy to. Co my tu mamy? Okej, wygląda to w ten sposób. I co to jest? Już wam pokazuję. O co chodzi? Czemu to jest jakąś pompką? Ej, brow gel, żel do brwi. To jest z pompką! Ej, dajcie znać, czy chcecie na przykład taki odcinek, gdzie będziemy testować jakieś takie właśnie dziwne kosmetyki z AliExpress. Dajcie koniecznie znać. Okej, przejdźmy do czegoś normalniejszego. O, dobra, przejdźmy do kosmetyków teraz, bo potem zrobimy jeszcze akcesoria. Okej, więc kupiłam sobie żel do mycia twarzy z Glam Glow, do codziennego właśnie mycia. I słuchajcie, ja go kupiłam, kiedy kupowałam maseczki na rozdanie, to właśnie sobie ten żel kupiłam. Był przeceniony ze 100 parę złotych na 81. I powiem wam, jest zarąbisty, tak fajnie się pieni. Z bólem serca, ale muszę przyznać, że jest lepszy od Florence. I teraz wszystkie bubaski się na mnie pogniewają. Przepraszam, przepraszam, ale ten żel jest naprawdę lepszy. Ale Florence też uwielbiam. Kolejna rzecz, też z Glam Glow, kupiłam sobie maseczkę. I słuchajcie, te maseczki są po 100 parę złotych, 200. A wiecie, za ile ją kupiłam? 80 zł. Chcecie wiedzieć, jak ja ją kupiłam? Na Szadułkach w Gdańsku jest taki sklep z kosmetykami Estée Lauder, Glam Glow i w ogóle takie różne. I tam są takie rzeczy bardzo w outletowych cenach. I właśnie ta maseczka była po 80 zł. Ja wam sprzedaję takiego tipa na ten sklep. Tam jest dużo takich maseczek i to nie są żadne nieoryginalne, a przeterminowane, ale proszę nie wykupcie wszystkiego. Kupiłam sobie właśnie tą maseczkę tam, też sobie tam kupiłam z Maka coś, no i będę tam teraz kupowała wszystko z Glam Glow. Okej, kolejny kosmetyk, który kupiłam, jeszcze nie otworzyłam, jest to jeden z moich ulubionych korektorów z Too Faced Born This Way i ja mam w odcieniu Swan. Nie wiem, czy to jest dobry odcień w ogóle, bo z panią dobieraliśmy i ja zapomniałam, jaki mam odcień, ale coś potem skojarzyłam, że właśnie tak się nazywał tamten mój. Sprawdzę, czy to jest ten sam odcień. Tak! Udało mi się! To jest ten mój w domu, to jest ten, co kupiłam. Oba są Swan. Jej, udało. Mi się. Zapamiętałam nazwę. I wygląda on tak, kosztuje chyba 130 zł, coś takiego, ale bardzo, bardzo go polecam, bo jest serio mega. O, przypomniało mi się, bo słuchajcie, jak zaczęłam teraz taką serię, że właśnie nagrywam odcinki haule zakupowe luty, w ogóle z każdego miesiąca, wiem, że na przykład dzisiaj go będę nagrywała, to już tak cały dzień mi się to sobie kupiłam i wchodzę sobie na konto bankowe, wiecie, sprawdzam w jakich sklepach, co kupowałam, żeby mi się przypomniało. I teraz mi się przypomniało, że coś kupiłam, którego tutaj nie wystawiłam. Chwileczka, chwileczka, ta-dam! Takie ogóreczki na oczy, słuchajcie, z Sephory za 25 zł kupiłam. I je się wkłada na godzinkę, dwie, trzy do lodóweczki, potem na oczy i ta-dan. Ja je wczoraj robiłam, ale za krótko je trzymam w lodówce, bo nie zamroziły się tak do końca. Nie wiem w sumie, co to ma dawać, ale fajne jest. Dobra, przechodzimy dalej. Moi drodzy, coś, co ja po prostu uwielbiam, czyli Bath & Body Works. I chciałabym podkreślić, że nic w tym odcinku nie jest reklamą, nie jest sponsorowane. Wszystko za moje pieniążki, wszystko sama kupiłam. W Bath & Body Works była akurat promocja. Nie wiem, czy wiecie, to jest sklep po prostu z płynami do kąpieli, z rzeczami do kąpieli, tylko troszeczkę drogimi, bo żel pod prysznic kosztuje 80 zł, balsam 90, coś takiego, peelingi stówkę, no naprawdę, jest to takie normalne pojemności. I była promka, że rzeczy z wyprzedaży, jeden żel chyba kosztował 35 zł i jak się kupowało dwie rzeczy, to jedna dodatkowo była gratis, czyli no naprawdę opłacalnie. I co, ja kupiłam sobie taki żel pod prysznic, to jest jeden z moich ulubionych Raspberry Sugar, jeżeli ktoś też lubi rzeczy z Bath & Body Works, naprawdę ten żel pod prysznic jest super raśny, pięknie pachnie. I kolejny żel pod prysznic, Winter Candy Apple, już to prawda zima się kończy, ale ten zapach jest taki naprawdę przyjemny. Wiecie, czuć te jabłuszko, tak troszeczkę fajnie, on jest taki naprawdę
bardzo delikatne i bardzo przyjemne. Ja też mam taką miniaturkę. I kolejny balsam z tej serii Winter Candy April, też naprawdę bardzo, bardzo fajny. Okej, przechodzimy do rzeczy, którą kupiłam dzisiaj. Woo! Jak ktoś się interesuje fidget toysami, gniotkami, to w biedrze są. I taki oto gniotek, tylko on ma takie bardzo duże te kuleczki, za 17 zł jest w biedrze. Dzisiaj go sobie kupiłam. Przechodzimy teraz do takich, wiecie, rzeczy bardziej domowych i takich różnych. Pierwszą rzeczą jest coś z Tigera. I patrzcie, to jest taka roślinka, to nie jest roślinka, to są... Słyszycie? To są ziarenka i to tak, pyły, pyły. Wiecie, jak to się nazywa? Miłość w puszce. Obserwuj, jak nasza miłość rozkwita. No okej, tu trzeba otworzyć tą puszkę, jakoś ziarenko wysypać, potem włożyć je na 6 mm, tak? Dobrze mówię? Tak, włożyć na 6 mm i tutaj jest pokazane jakieś dni tygodnia, podlewać 20-25 stopni, to trzeba na oknie postawić. A teraz mają być chmury u nas, kurde. To po paru dniach nam wyrośnie coś pięknego z tego, jakaś piękna roślinka. Ja już kiedyś miałam takie coś z fasolką, ale że z kwiatkiem jeszcze nie miałam. I to kosztuje w tej grze 8 zł, coś takiego. Mega to jest fajne. Ja to kupiłam, żeby, wiecie, nagrywać na TikToku taką serię właśnie z tego, że codzienne właśnie uaktualnienia. Co tam z tym naszym kwiatkiem słychać? Okej, przejdźmy do rzeczy urodzinowych. Widzę, że już jednej rzeczy tutaj nie mam, bo nie wiem, gdzie ona jest. To są rzeczy z Teddy, w Gdańsku kupowałam. Pierwszą rzeczą jest taki balonik serduszko, 1 euro kosztował, 5 zł dokładnie. Ej, 1 euro to nie jest 5 zł, 1 euro to 4 zł i coś. A to za 5 zł. No, za piątaczkę taki balonik ładny. Nie wiem, wiecie co, ja chyba będę oddawała, żeby mi... O kurde, teraz mam wszystko zamknięte, taki sklep będzie zamknięty. Bo u mnie jest taki sklepik jakby z tymi balonami ze wszystkim i tam panie pompują helem. Wiecie, ile to kosztuje? Dwa balony na pompowanie helem to jest na przykład 80-90 zł, także to jest mega dużo. No, mamy takiego balonika serduszko. Nie wiem, czemu znowu takie różowe. Ja będę miała sukienkę czerwoną, o ile mi przyjdzie, bo jak mi nie przyjdzie ta sukienka czerwona, no to nie wiem, jaką będę miała. No, ale mamy taki balonik. Kolejne są takie baloniki z konfetti i to czego, czemu tutaj jest takie coś? To można pompować ustami, czy to jest na pompkę tylko? Dajcie znać, dlaczego tutaj jest takie coś. Jak ktoś wie, to naprawdę dajcie mi znaka, o co tutaj chodzi. Ej, oszukali. A dobra, są trzy. Nie no, dwa są. Trzy są. Nie no, dwa. Ej, to... Dobra, są trzy, dobra, nie oszukali. Balon z takim konfetti, trzy balony takie i kosztowało 2 euro. 8 zł, 2 euro 8 zł, a tu 1 euro 5 zł, czyli powinno być 10 zł. A dlaczego ja się o to kłócę? Zapłaciłam mniej. Okej, nic się nie stało. Mamy takie balony konfetti na swoje 18, takie zamówiłam po prostu hurtowo z Allegro, z Chińczyków i w ogóle, i wychodziło to o wiele taniej. Ale tamte balony były takie, wiecie, jakościowo niefajne. Zobaczymy, jak te będą, dam wam znaka. Kolejny balony, mamy jeszcze coś, tak mało ozdób, no bo mała 18. Z Tigera mamy balon jedneczkę i dziewiąteczkę. 19. Kończę 91 lat. Ukrywałam to przed wami, przepraszam. Po prostu, wiecie, dobry makijaż i w ogóle, ale ja mam 91 lat. Nie no, żartuję, 19. Ha, 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 ale fajny żart. Nie wiem, kupiłam je srebrne, to serduszko jest różowe. No bo złote, wiecie, ten kolor złoty w tej grze tych balonów, to jest taki żółty bardziej, że... No nie, nie jest fajny. Pomyślałam, że te srebrne będą lepsze i jeden balonik kosztował nie wiem ile, nie wiem, z 4 zł, z 5 zł, coś takiego. Kolejna rzecz, czyli świeczki. Kupiłam... Jezus Maria, dlaczego ja kupiłam różowe świeczki? Nie wiem, ja już tak po prostu, wiecie, podświadomie wybieram wszystko, co jest różowe. Ta-dan! 91, nie, 19. Kupiłam sobie takie dwie świeczulki, 19, normalne. Jedna 1 euro kosztowała i to też było w Teddym. W ogóle w Teddym jest tyle rzeczy takich, wiecie, na imprezę urodzinowych, że serio, byłam w szoku. Szkoda, że nie znałam tego sklepu, jak miałam 18 i wtedy miałam taką dużą imprezkę, to bym nakupowała jeszcze więcej rzeczy. Okej, co jeszcze w Teddym? Fajne rzeczy. Pierwszą rzeczą jest taki organizer. I ja robię takie coś Diamond Painting, nie wiem, czy wiecie, co to jest. No i Diamond Painting to jest takie coś, że macie obrazek i do tego tak dużo korali różnego koloru i ja sobie stwierdziłam, że sobie je tutaj posegreguję po prostu i ten organizer kosztował 1 euro. O, to jest coś większego, co postanowiłam, że postawię na toaletkę. Echu. Oprócz tego takiego białego, nie wiem, jak znacie mamy toaletkę, to wiecie, o co chodzi. Taki większy organizer i kosztował 7 euro. 35 zł, to już troszeczkę więcej. O, jeszcze mam tutaj rzeczy. Kolejną rzeczą są pędzle do makijażu z kolekcji Barbie Skinny Deep. Patrzcie, i to był komplet tych pędzelków i ja je kupiłam w TK Maxie. One ogólnie chyba kosztują 160 zł, a w TK Maxie były za 48, także mega fajna cena, patrzcie jakie fajne. Jeszcze ich nie testowałam, ale o, jakie są mega milutkie. Nie wiem, czemu ja je kupiłam, bo były różowe, chyba dlatego. I w drugim zestawie, moi drodzy, gdzie to jest? Jest jedna rzecz, a druga rzecz jest. Jest zestaw też z Barbie, tylko tutaj mamy pęsetkę i do niej pokrowiec i ona ogólnie kosztowała 60 zł, czy tam 50, ale była przyciągana na 14. Za 50 bym nie kupiłam, bo, no kurde, pęseta za 50.
8 zł, ale była przycena na 14, także ją wzięłam do kompletu. Barbie! O, jeszcze dostałam taką kulę do kąpieli, jak robiłam zakupy w Sephorze. Ostatnia rzecz. Dostałam w sumie gumki do włosów od takich dziewczyn, które oglądają mnie na TikToku, które założyły taki swój biznesik. I dostałam takie różne gumki do włosów, skrancie, takie duże. To fajnie zapakowano. O, jeszcze jedna rzecz! Zapomniałabym! Projektor gwiazd! Dostałam projektor gwiazd. Tak bardzo chciałam, w końcu dostałam. Mega, mega fajny. I co, kochani, to by było na tyle w tym holu zakupowym. Dajcie znać, czy wam się podobało, dajcie znać, co wam się najbardziej podobało. I uwaga, najważniejsze pytanie, czy chcecie takie hole co miesiąc, bo ostatnio myślałam, że się nie przyjmie dobrze, a przyjął się bardzo dobrze. Odbiór był bardzo pozytywny, także bardzo wam dziękuję. Buziaki i dajcie znać, czy chcecie takie hole co miesiąc. Wtedy będę więcej kupować rzeczy. Także co? Pa!